Telewizję w Polsce.pl możecie państwo oglądać w UPC na kanale 121 albo 339, w cyfrowym Polsacie na kanale 196, w Neti to kanał 192, a w telewizjach kablowych Vectra 825. Bardzo prosto to wybrać na pilocie. Powiedzcie o tym rodzinie, powiedzcie znajomym, że tutaj pilnujemy Polski. Przegląd prasy, jak to w poniedziałek, no to zerkajmy. Gazet sporo do czytania. Tak sobie, można powiedzieć. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, bo tutaj jest dosyć ciekawy wywiad z Pawłem Kukizem i to będzie trochę nawiązanie do tego, z czym, o czym rozmawialiśmy z Tomaszem Rzymkowskim w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl. Paweł Kukiz jest bardzo agresywny momentami w ocenie polskiej polityki. Mówi, ten postbolszewicki system polityczny trzeba próbować kruszyć wszelkimi metodami, również naigrywając się z niego. Nie podoba mi się wykorzystywanie politycznej siły przez schetynę, podobnie jak przez Kaczyńskiego. Oni zjadają przystawki nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że mogą. Ten żart to ma być propozycja wypożyczenia któregoś z posłów Kukiz 15 do Nowoczesnej po to, aby Nowoczesna klub utrzymała, przypominam, do tego potrzeba 15 posłów. Premierem chciałbym być tylko przez chwilę, mówi Paweł Kukiz, żeby wnuki w encyklopedii przeczytały, co się udało zrobić. Taki to żartownik z Pawła Kukiza. No i tutaj jest zawsze pytanie, do jakiego poziomu żartu w polityce schodzić się powinno, bo śmieszność to jest chyba coś, co w polityce może być najgorsze. Chcę być wicepremierem przejściowym, nie jestem od rządzenia, bo się na tym nie znam. Ja nie jestem urzędnikiem, jestem od zmiany ustroju na proobywatelski. I jeszcze sprawa bieżąca, to znaczy na temat KNF jest pytany w Rzeczpospolitej Paweł Kukiz, jak się PiS zachowuje, jak reaguje. Odpowiada, mataczy, zasłania się swoimi mediami i zwala winę na poprzedników. Podobnie postępowała Platforma w sprawie swoich afer, próbowali kneblować media i rozwadniali temat, czy pozorować działania, licząc na to, że sprawa przyschnie. PiS od PO różni się tylko estetycznie. A na pytanie, czy KNF, czy sprawa KNF pogrąży PiS, Paweł Kukiz mówi następująco, jeżeli PiS da społeczeństwu nowe 500+, to nic ich nie pogrąży. PiS przed wyborami przechodzi na taktykę ciepłej wody w kranie, która może okazać się skuteczna. Zrobią wszystko, żeby dłużej utrzymać się przy władzy, a państwo wciąż nie jest zreformowane. No i tu się zgodzę, zreformowane do końca nie jest, ale czy nie jest reformowane? Tak chyba o rządach Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć nie można. Przechodzimy do tygodnika sieci. Temat okładkowy, jak oglądasz, tak głosujesz, telewizja i polityka, kto ma kontrolę nad TV, ten ma władzę. To ten temat akurat zostawimy sobie na koniec tego przeglądu prasy, a ja rozpocznę od bardzo ciekawej relacji Michała Karnowskiego z Ukrainy. To spotkanie z Wołodymirem Wiatrowiczem, prezesem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. To było takie spotkanie, które odbyło się w Kijowie 15 listopada 2018 roku. Michał Karnowski jako przedstawiciel redakcji tygodnika sieci w nim uczestniczył. I cóż między innymi mówi Wołodymyr Wiatrowicz, znany polakożerca i człowiek, któremu naprawdę zbrodnia wołyńska siedzi ością w gardle. Nigdy nie zaprzeczałem, że były zbrodnie dokonane przez ukraińską powstańczą armię. Nie było nie tylko na Wołyniu, lecz także w Galicji. Podkreślam, nigdy nie zaprzeczałem, że UPA dopuszczała się zbrodni wojennych, ale nie możemy zaprzeczać, że zbrodni tego typu dokonywała również partyzancka Polska na Ukraińcach. Na przykład wiosną 1944 roku, czyli symetryzm i zrównanie tych zbrodni. W tygodniku sieci także bardzo ciekawy artykuł Maji Narbut, taka sylwetka Wojciecha Cejrowskiego. Skandal jest jego żywiołem, pisze Maja Narbut. Niektórzy mówią, że Wojciech Cejrowski to prawicowe polityczne disco polo. Walczył z polityczną poprawnością, ale dziś otwiera nowe fronty i sprawdza, jak daleko może się posunąć. Na pewno wie, co może powiedzieć. Ma to dokładnie przemyślane i tego się potem trzyma. Nie szuka kompromisów, mówi Krzysztof Skowroński, szef Radia Wnet. I dalej cała sylwetka Wojciecha Cejrowskiego odmalowana przez Maję Narbut. Serdecznie polecam. No i temat okładkowy, tak jak mówiłem. Jak oglądasz, tak głosujesz. Wraz z Markiem Pyzą napisaliśmy tekst zatytułowany Formatowanie na ekranie. Dwie stacje, dwa światopoglądy, dwie Polski, dwa światy. TVP i TVN niby mówią o tym samym, ale coś zupełnie innego. Opisują rzeczywistość, czy ją kreują? Czy wolno mierzyć je jedną miarą? Na ile bazująca na skrajnych emocjach narracja wpływa na nasz odbiór polityki i ile jest prawdy w stwierdzeniu, że ten, kto ma telewizję, ma władzę? I taka nasza, takie nasze podsumowanie, taka opinia, taka teza, jeżeli jesteś wyborcą PiS i oglądasz wyłącznie wiadomości, nie masz zielonego pojęcia, jak świat widzi twój sąsiad, który ogląda tylko fakty i odwrotnie.
taki podział jest faktem. Widać to rzeczywiście, co zaskakujące, w dobie rosnących mediów elektronicznych na podstawie telewizji TVP oraz TVN-u, stacja publiczna i stacja państwowa. A my za chwileczkę w telewizji w Polsce.pl przeniesiemy się do Sejmu i połączymy z naszym sejmowym reporterem Marcinem Fijołkiem. Dziś przez Komisję Śledczą do spraw podatku VAT przesłuchiwany jest Jacek Rostowski i o tym będziemy mówić z Marcinem Fijołkiem. Zapraszam.